Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najwątły odcinek symulatora Fishing Planet, symulatora już zaawansowanego połowu rybackiego, znaczy połowu ryb, z rybacką nie ma związanego, ale tak jak mówiłem, jeśli będziecie chcieli, nagram dla was specjalnie grę o tytule, jak ona tam miała, już nie pamiętam, no ale jest taka jedna, no rybackich połowa. No co się harpunem jeszcze ryby łapie, nie? No to taka też może być kiedyś. I to zależy tylko i wyłącznie i w zupełności od was. Czy będziecie chcieli, żeby taka gra była, czy nie będziecie chcieli. No ale tak jak mówię, zależy to od was. Mam nadzieję również, że dzisiaj mnie słyszycie lepiej niż wczoraj i nie ma tych wszystkich szumów, nie? A również postarałem się to trochę naprawić, mam nadzieję, że jest lepiej. No i tak, dzisiejszego dnia mam więcej pieniędzy, nie? Nie wiem, jakim to mówię, trzeba wyciszyć. No. Na tych to jest, no zawsze youtuber nie jest dobrze. No myślę, że problem został rozwiązany z wyciszeniem. A my tu mamy te koszyki zamętowe, nie? To ja od razu tym 30 wziąłem, to weźmy sobie ten 15 gramów, nie? Taki mały, ja myślę, że one wreszcie kiedyś by... Ale cóż. Weźmy taki no najlżejszy, nie? No to są lekkie otwarte oczywiście, bo zamknięte, no to ma co mi to. Dobra, idziemy tu podróżować, nie? Będziemy łowić dalej na spinninga i na to. No już nie wykupiłem lepszej licencji, no cóż. W ogóle ile tu kosztuje lepsza licencja na te ten? Mogę tu jeszcze dokupić? Licencja. Texas. Nie, to nie mogę. No cóż. Mówiąc na Piotroszy, najlepiej wykorzystać ultra lekki sprzęt. Kto to jest ten Piotrosz? Nie znam. O, tu jest. No tu wyścinka nieładna była. Dobra, idziemy tam, gdzie ostatnio, nie? Nie, ten koszyk się sam z automatu dodał, czy został w magazynie? To jest też jeszcze jedno dobre pytanie. Oczywiście, że został w magazynie. Ja nie mogę. Nie posiadam uzbrojonej wędek. No tu nie kupię takiego, nie? Oczywiście. Trzeba opuścić i wrócić. Niestety, znowuż. Nie chcę naprawić, nie trzyma. Jak to daje jest uzbrojona wędka? No dobra, jak te nowiki tą przeniosę do domu, to mogę jakoś sprzedać. Ja nie potrzebuję tego badziewia, bo się nie chcą sprzedać. To na co mi ona? Nie, ja chcę tylko... O, tego tu. Optymalna wagia. I idealnie. Podróżujmy. W
No to się w teorii nie powinna złamać wędka, nie? No, mi się wydaje. No zobaczymy, no mam nadzieję, że się nie złamie. Dobra, idziemy tu z powrotem w nasze miejsce świetne. I wymieszamy zaraz zanęty naszej. Tu stanimy, podpórki rozstawić oczywiście. Że chcę. Już sobie to zawczasu zrobimy, o. Tu się stoją. W tym kierunku będziemy łowić. My idziemy sobie wymieszać tych. O tego. Weźmy tu. Po 15 to będzie 60. Okej. Jedziesz, jedziesz. Robisz się. Okej. Co ja cię teraz to wypełnię? Optymalna waga. No i widzicie? Teraz jest super. No to teraz możemy. Tamo. Wziąć ci zarzucić, nie? Aby założyć ograniczony rzut. Aha, czyli to jest takie ograniczenie rzutu? Serio, a po co? Tego nie widziałem ostatnio, ale dobrze. A, bo to shift plus 1, też zapomniałem. Ale pod jedynką mam tą wędkę. No mamy 46 metrów żyłki, nie? A i ta nie ma tego ogranicznika rzutu. Fajnie, fajnie. Dobra, teraz mamy na tamtej wędeczce zanętę, więc... powinna dobrze brać ryba, nie? Jak mi się wydaje. Nie, to był akurat fast. No nie, tutaj to już nie złapię. Dobra, zarzućmy tam. Dobra, i spróbujmy jeszcze raz swoich sił. Tamte sobie tam ładnie leży, czekam. Aż ryba ją zje. Ciekawe, co na nią weźmie. Teraz jesteś wyśmienicie zanęcona. O, mamy coś. Kubek żyłek wędkarski i chwast. Dobry łup, szkoda tylko, że się nie da go sprzedać, nie? Ktoś pisze, ej panowie. No. Nie, swój chłop, no. Co? Ja nie umiem łowić, więc... A, znowuż kolejny, nie? Mariusz, no ja to wyrzucam, a to się ciągle łapie, nie?
O, ale ten. Druga wędka se pływa, nie? Chodź tu. No to to ja tam se mogę ciągnąć, nie? Ile sił. A mi się nie zerwie, to jest potężny zestaw, nie? Na głowie, nie? Nawet hamulc. O, bez czerwony. Oczywiście, że zatrzymał, ładny. No, jest, jest, dobrze. Mogę to zarzucić? Czy nie mogę? O, patrz, tam sobie zarzucę, nie? Opa, teraz daleko poleciała, nie? 49 metrów. Że się akurat musiało to o coś zaczepić, a nas to nie? Poszło, leży, leży. Odstaw to na podpórnik. I leci mławić dalej, nie? I tam to sobie stoi. Dobra, a my to leci, nie? Oczywiście. Wszystko prawidłowo. Patrzymy się też i na tamtą. Czy się nie rusza. O, mamy coś, nie? To też fast. Nie, to już chyba nie jest fast. Chyba, że fast się rzuca, ale... Nie, no coś było, ale nie wiem, się urwało. Dziwna rzecz. Tam to sobie leży, leży, nie? Chodź tu. Coś chciało zebrać, nie? Fast. Przecież to dobrze było wiadomo, co to. Nie. Co ja bym mógł innego złowić? Fast. Nie, to była jakaś ryba, ale tak... Coś niezdecydowana była. O, tu coś idzie, nie? Fast. Czy ja dzisiaj wyławię coś innego na ten spinning oprócz wodnej lilii? Chciałbym, no ale... Te lilie wodne coś mi dzisiaj polubiły. Może tak bardziej... Przy dniu się postaram, nie? Robić te przytrzymanie. Właśnie nic nie przechodziło, to teraz muszę powiadomienia przechodzić co chwilę, nie? Chodź tu. Chodź tu. Rybka.
A bo uczaki to też. Spróbujmy w tamtą stronę zarzucić, nie? Już tam w tych liliach to wątpię, że coś złowię. Oprócz lilii oczywiście. Cześć idzie, kawałek lilii. Nie? Woreczek śmieci, nie no super, wyrzuć. Już nie będę śmieci zbierał, nie? Chodź tu na pomost i zarzuć mi tamtą wędkę, nie? Uważam też jeszcze w miarę, a teraz to nic. Cisza. Przytrzymanie. No, chodź, chodź. O, nie bądź taka. Nie lubią mnie te ryby, no. Widzicie mnie? Ajajaj. Nawet hamulca nie używałem. No teraz trochę. Chociaż bliżej jest, to się boi, nie? Chodź, nie uciekaj w ten szak. No chodź, chodź. Nie, chodź. Medalowy bez biały, 97. No. Chyba się opłacało, nie? Czekać. Medalowego basa białego. I się pokazuje, kto to złowił, czy nie? Kiedyś się pokazywało, a teraz... Nic, cisza. Dobra, spróbujmy jeszcze trochę połowić. Jeśli on tak dobrze idzie, to czemu nie? Przecież teraz nie biorą te tamty, co ostatnio brały, więc dobrze. Wiecie, zakazane, nie? Które same mandaty były i nie więcej. Tak. O, szmata śmieci, super. To jest rzecz, którą chciałem wyłowić, wiecie? Szmata. Dobra, teraz spróbujemy. Idziemy tamtej do tego feedera. Przełożyć, nie? Chociaż się nie szarp.
coś z tobą ciekawego się wydarzyło? Nie, nic ciekawego, chodź. Chodź tu, płynie. Jestem? Zjedzona, o. Super. Po co ja to zatrzymałem, nie wiem. O, tą wędkę napełnił, tak? Spróbujmy tam gdzieś na środek tego. Zarzucić, nie? O, jak szybko opadło. Dobrze, zostawmy to tu i... Będziemy mówić dalej. Ona nie chce tam stoi, nie? Ja tam na spinninga pójdę. Widzicie, prawie idealnie, normalnie. Lecę, a to... Jak ryby... O, jest. Nie, to chwast. Czemu tu same chwasty? A nie wędka. Będę mnie sobie dobrze łowi, a ja w tym czasie... No rybki tu połowie, co nie? Oj, ryba idzie. Się ruszyłaś, nie? Ta pływa. Dawaj mi tamto, no nie. Się zastanawiasz, chodź tu, chodź. Chodź tu. Ciekawe co tam? Chyba z białym. Nie opłacało się tyle, co wam powiem. Czy tyle rzeczy i miałem się zmarnować na zwykłego basa białego, to... Dobra. Opadaj. Opadłeś. To ja idę dalej łowić, nie? Dam sobie rybkę. To niezły zarzut pod nogi, nie? Podziwiam chłopa. Proszę mi tam jednak zarzucić. No spinning dzisiaj cisza i spokój, muszę wam powiedzieć, nie?